wierny. Na początek może przeczytam z Księgi Izajasza werset z 32 rozdziału, 27. Oto ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała. Czy jest dla mnie coś niemożliwego? Przyjechałem tutaj z żoną. W zasadzie my jesteśmy z Istebnej. Mieszkamy już tam jakiś czas, a pochodzimy tutaj z Cisownicy kawałek. Do Istebnej przeprowadziliśmy się w 1987 roku. W małżeństwie jesteśmy już ponad 30 lat. Mamy dwóch synów, wnuka, wnuczkę. Ja wychowałem się w rodzinie ewangelickiej. Chodziłem do kościoła. Póki człowiek chodził do szkoły, to jeszcze jakoś to wyglądało, do tego kościoła człowiek chodził, ale później w małżeństwie już to różnie wyglądało. Już nie było takiego czasu. Człowiek coraz dalej się oddalał od Boga i nasze relacje z żoną zaczęły się tak jakby troszkę rozmijać. Zaczynaliśmy się rozmijać w tym wszystkim. Żona przyjęła Jezusa już dawno. Ja byłem na to oporny bardzo długo. Dopiero jak rozpoczął się tutaj w Hermanicach kurs Alfa, to już ta żona uznała, że to jest chyba ostatni czas, żeby spróbować mnie przyciągnąć do Boga. Nie umiała tego zrobić, ale wzięła mnie po prostu podstępem. Powiedziała, jak już nie chcesz, to chociaż mnie tam zawieź jako kierowcę. No i pojechałem. To pierwsze spotkanie, drugie spotkanie. Byłem do tego całkiem sceptycznie nastawiony, ale każde następne spotkanie to czułem, jak Bóg zmiękcza moje serce, jak zaczyna się coś dziać. Cały ten kurs to jest cykl takich 10 tygodni. Może słyszeliście o tym i nawet są tutaj uczestnicy, którzy przeszli ten kurs. To wiecie, na czym to polega, że jest później wyjazd weekendowy. I tam na tym wyjeździe weekendowym przyjąłem Jezusa, zostałem ochrzczony Duchem Świętym i zaczęły się zmiany w moim życiu. Nie było to tak od razu, tak jak stryk i już jest, ale Bóg zaczął mnie odmieniać. Gdy chodziliśmy na tą alfę, to chłopcy, moi synowie mówili: tata, ciebie to nawet 3 alfy nie wystarczą, żebyś ty się zmienił. Bo byłem człowiekiem wybuchowym, byłem nerwowy. Bardzo szybko wybuchałem jakąś złością, ale od tego czasu zaczęły się dziać w moim życiu zmiany. Zacząłem się tak jakby wyciszać. Ale najlepszym w tym wszystkim było to, że po 28 latach małżeństwa pierwszy raz pomodliłem się z żoną. I zaczęliśmy systematycznie modlić się. Mamy teraz taki wspaniały czas, kiedy rano możemy czytać słowo, modlić się. Wieczorem tak samo znajdujemy czas, żeby przeczytać słowo, pomodlić się. Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudowny. On każdego może zmienić, tylko trzeba Mu zaufać. Bo taki człowiek jak ja, i dał sobie Bóg z nim radę. Odmienił mnie. I jestem mu wdzięczny za to, co on czyni w moim życiu. Że wszelkie jakieś trudności, wszelkie przeciwności mogę w modlitwie do niego się zwracać. Ale nie tylko. Duch Święty nauczył mnie tego, że powinienem za każdą rzecz dziękować. I nawet za tą najmniejszą. I cieszę się, że za każdą rzecz mogę Bogu podziękować, bo wszystko, co mam, to jest przez Jego łaskę, z Jego ręki otrzymałem. Mam wspaniałe dzieci, mam wspaniałe wnuki. I teraz widzę, jak człowiek, kiedy nie chodzi z Panem, kiedy trzeba było wychowywać synów, ile człowiek błędów zrobił. Teraz widzę wnuki. I widzę tą radość. Jaka to jest radość, kiedy Bóg ofiaruje dzieci, kiedy można się cieszyć każdym dniem, każdą chwilą przebywania z nimi. Ale mogę się cieszyć każdą chwilą bycia z Bogiem,
bycia Jego dzieckiem, bo tak jak jest napisane, że przyjęliśmy ducha ojcostwa i że jesteśmy Jego dziećmi i mogę się nazywać dzieckiem Bożym. Bóg mnie odmienia. W dzisiejszych czasach wszyscy narzekają, marudzą. Takie są tendencje, że wszystko ludzi denerwuje. Bóg mnie odmienia. Też byłem takim malkontentem. Wszystko tylko było nie, 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 nie. Teraz widzę, że mogę na pewne rzeczy popatrzeć z innej perspektywy. Cieszą mnie rzeczy małe. Cieszy mnie każda chwila przeżyta z żoną. Do tego stopnia Bóg mnie zmienił, że kiedy w naszym małżeństwie już nie było specjalnie, mogłem przebaczyć żonie, co gdybym nie był dzieckiem Bożym, do tego by chyba nigdy nie doszło. Chwała Panu za to, co On czyni i jestem Mu wdzięczny, że tak nas prowadzi. I jeśli słyszeliście o kursie Alfa, to zapraszam każdego. Teraz jest kolejna edycja, następna będzie w lecie. Jest strona internetowa, można się zapoznać z tym. Może jest to taki inny sposób ewangelizacji, w prosty, przystępny sposób, ale na mnie to podziałało, mnie to zmieniło. Ja na tym kursie nawróciłem się do Boga, oddałem swoje życie Jezusowi. Służymy tam w Alfie i widzę, jak przychodzą ludzie w różnym stanie i widzimy, jak Bóg zmienia ludzi, jak pod wpływem Ducha Świętego ludzie się zmieniają, jak ludzie oddają życie Jezusowi. My też pod właśnie takim dotknięciem Ducha Świętego 2 lata temu ochrzciliśmy się chrztem wodnym. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Całkowicie należymy do Boga i chcemy Mu służyć, chwałę Mu oddawać. I dziękuję Panu, że tak mnie prowadzi, takie zmiany poczynił w moim życiu. Może wydawałoby się, że nie byłem złym człowiekiem, ale teraz widzę, że jestem innym człowiekiem, jestem lepszym. Bo moim Panem jest Bóg i Duch Święty mnie prowadzi, Duch Święty mnie poucza i proszę Ducha Świętego, aby z mojego serca tak wyplenił całkowicie to moje własne ja, aby w tym sercu całkowicie, całkowicie wypełnił je Jezus, zamieszkał tam na zawsze i był tam. I aby moje drogi to były ścieżki, które prowadzą za Jezusem. Dziękuję.